Hejka, tutaj Deseo, witam was w Assassin's Creed Black Flag. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Lecimy do głównego zadania, nie ma na co czekać. Zobaczmy, co tutaj na nas czeka za zadanie. Well, I'll be hanged. King George has grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? That's Captain Woods Rogers. Not a man I want seeing my face. We desire a parley with the men who call themselves governors of this island. Charles Vane, Ben Hornigold, and Ed Thatch. Come forth, if you please. Hear about the king's pardon, I reckon. What the hell is Hornigold doing? Lily-livered punk! What are you men up to? I am grateful for your geniality, Captain Hornigold. I assumed our reception would be a... Don't mistake my decorum for deference, Governor. I'm eager to hear what you have to say, but of uncertain mind otherwise. Very well. O kurde, tu mnie widzą. ...a shake than I expected to see from any pirate. But I promise fair treatment to all who hear me out. Spadaj do mnie. Zobaczą. These rascals have shown their kurde no. Calm, Commodore Chamberlain. I have given Captain Hornigold my word that we will be... Ja pierdzie. I do you a look of good. Men like him are a blight on his majesty's reputation and a peculiar... Ale jazda, no co oni z tym? Jak ja mam ich śledzić, jak oni mnie cały czas atakują z każdej strony? Cóż, to jest bez sens. Mnożą się jak mrówy po deszczu. Very well put. And it's a fairer shake than I expected to see from any pirate. But I promise fair treatment to all who hear me out. Dobra, jakąś tam. Tak, no, no na pewno jeszcze mnie tutaj. Calm, Commodore Chamberlain. I have given Captain Hornigold my word that we will be... Jeszcze mnie ktoś widzi. Won't do you a look of good. Men like him are a blight on his majesty's reputation and a peculiar cancer afflicting the new world. The king wants them eradicated above all else. Is this the town square? Ja pierdziele, ale ja... Incredible. It's no cleaner than a dog's kennel. Captain Hornigold, please call your men. Rackham, Vane, the governor's come calling. Bring Burgess and Corkrum as well. Jestem ciekawa, co tu się wydarzy. Pan out, lads! And take this shanty town as if it were your own. Okay. Dobra. Ja tego chyba nie zrobię. Bo najbardziej popieprzona sekwencja, z jaką miałam dotychczas... Jak ja mam to zrobić, słuchajcie?
King has been particularly ineffective in bringing about this change, hasn't he? And has failed at all attempts until now. Careful how you talk about his majesty, governor. Gdzie tu się w ogóle kitrać? I have my methods, Commodore, and I expect you to honor them to the letter. Dispersed, a lot of you. Make way for the king's emissaries. Out of the way, you bastards! Go on! Co, zauważyli mnie? Ja nie wierzę. Mam nadzieję, że mnie zgubili. Spadaj. Jak będę musiała to powtarzać, to mnie szlak trafi. Kurde, gdzie to? No chyba tylko tam w ten sposób możemy to zrobić. Tutaj jeszcze są jakieś trawy. Tu się można skitrać, słuchajcie. Ale to zaraz. Zejdź z pola widzenia? Nie czaję. Ale jak mogę zejść z pola widzenia? Tutaj jest jeszcze jakiś musik. I co teraz? Dostań się do fortu. Oczywiście. To nie będzie problem, słuchajcie. A dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj szybką podróż. Niedostępna. O kurde. Wycwanili się. Dobra. Ja sobie i tak poradzę. I tak się dostanę do tego portu, i tak się do niego dostanę. No właśnie tędy. Już jesteśmy prawie na miejscu. Tego gościa trzeba bezwzględnie zabić. Okej. Są. Okej, mamy tutaj jeszcze skrawędzi, widzicie?
Dobrze. Dobrze wiedzieć. Tutaj tych panów bym zabiła z tej krawędzi. Ach, tu są ci, dobra. Wykradnij plany. And all our officers, civil and military, to seize and take such of the pirates who shall refuse or neglect to surrender themselves accordingly. Whoa. Chciała ich, słuchajcie, wyrżnąć. O, tego sobie tutaj zrzucimy w dół. Och, jak zwykle przede mną uciekają. Sprawdźmy, czy ten idzie tutaj na skraj. Nie. Ale ten tu idzie. Też nie. Ja jebie, co ja zrobiłam. Chciałam, słuchajcie, zagwizdać. Słuchajcie, ja nie mam alternatywy żadnej, jak to zrobić. Kompletnie żadnej. Uła. Jak to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Na razie jesteśmy na dole. Plany są niedaleko. Niech oni się tam zaczną wyrzynać. Tutaj idzie ten z góry. Dobra, to jakoś go tutaj załatwimy. No to sobie zszedł. O kurde. Ale to spierniczyłam.
Dobra. Jakoś trzeba by było teraz jeszcze uspać tego... I pray you take the prudent course, gentlemen, and accept the king's pardon as soon as your hearts allow. For until such time, all of you will be confined in Nassau. I am sorry for this, but in lieu of a public trial, this pardon is your best bet. The governor puts it far too brightly, maggots. Take this message home. Accept the king's protection forthwith, or we will raise this town to its foundation and stretch your bloody necks. Peace, Commodore Chamberlain. We are messengers, not executioners. Not yet. Oh, thank you, sir. God save you. Look on this as a stroke of fortune, lads. We should take the king's pardon and salvage what dignity we Peace. Own. Peace. I'll be hanged before I surrender to that bobbin. Check your head, Vane. We had here a rare opportunity, a chance to take something base and shape it into a government made and maintained by men of vision. But in 2 years, we pissed it away. I won't make that mistake again. It's truth he's telling, and you whelps can't handle it. Adieu, you forecastle-headed fuddlers. See you at the gallows. You'll all be dead, men! Bastards! I need a drink. Dobra. Gdzie mam iść teraz? Do głównego zadania. To się teleportujemy. Dlaczego nie jest niedostępna szybka podróż? Nie czaję w ogóle tego. Zabiłam się. Spoko. Myślałam, że wskoczy do wody, ale jest na tyle szturmokiem, że nie potrafi niestety, ale widzę, ale trzeba tak było zrobić. Słuchajcie, bo jesteśmy na wyspie i dobrze. Lecimy do kolejnego głównego zadania. Jak widzicie, na Nassau mamy po prostu oczyszczone na 100%. Dawaj, dawaj. Chciałabym... O, tutaj u góry. Dobra. Look at him. Turncoat. Makes me bloody ill to think on how many times I put up with Horny Gold and his self-righteous shite. Verily, you are a man of principle, Captain Horny Gold. A man I believe I can trust with my best ideas. Faith, and we'll survive this, Charles, with our pride intact. Well, that's confidence. You brewed a plan I might get a taste of? Nassau is over, that's plain to see. I say we skip out tonight and regroup at my compound. Fair enough. What's your angle? The Brits have brought their supplies ashore, see? If we nick some gunpowder and pine pitch, we can build a fire ship. And send it straight at the blockade, blasting it to smithereens. Aye. We'll use Rackham's ship. You're a capable captain. My conscience is clear. Right. Well, you get the gunpowder, I'll secure the pine pitch. Znajdź 4 strażników w jednej serii zabójstw. Użyj dmuchawki przeciwko strażnikom.
Wszystko fajnie, tylko musimy sobie najpierw właśnie wziąć i... wykupić amunicję, bo ja już nie mam nic. Totalnie nic. Tylko dmuchawki przeciwko 10. Trochę ostro. Dobra, idziemy wykupić amunicję, ale nie. Weź tu wejdź. Dobrze, amunicja. Potwierdź. Dobra. Okej. Wychodzimy. Wykradniemy 4 beczki z prochem. To lecimy. Do dzieła, do boju. Coś czuję, że się tylko niepotrzebnie nawkurzam przy tym zadaniu. Ale grunt to mieć dobre nastawienie. Lecimy do pierwszej z brzegu. Daleko to jeszcze. Ludzie, ile tak? Oho, dobra. Ja go nie miałam uspać. Co tam było jeszcze? Zgładź 4 strażników w jaki sposób? Kurde, nie to. W jednej serii zabójstw. Dobra. To już mamy. Co następne? Chciałabym jeszcze kogoś tu poczęstować, na przykład tego pana. I tego też. Chyba nie trafiłam. Sprawdźmy, czy któryś mi z nich dostarczy. Musimy przeszukać zwłoki, bo może któryś z nich mi dostarczy resztę amunicji. Hmm.
razie widzę nikt. Ale jazda. Musimy sobie zrobić większe kieszenie na... amunicję. Serio? Nikt? No to klops. Tego pana co najwyżej możemy uspać. I tego. O kurde, to musi chwilę potrwać. Okej. To spadamy. Dobra. Następna. Ojej. Ja myślałam, że tutaj można przeskoczyć, ale jazda. Musimy sobie wejść z powrotem na górę. Dobra, jedno mamy. To będzie długie zadanie. Lecimy do następnej miejscówy. Znowu uspałam, prawda? No tak. Musimy sobie wejść na górę, bo on mi będzie tutaj przeszkadzać. Dobra. Kto mnie zauważył? I nie wykradnę tu już, tak? Bo pewnie... A nie, jest tam jeszcze. A chodźcie wszyscy najlepiej. Będzie najlepsze wyjście z sytuacji. Bylebym tylko ja nie spadła. Ja sobie za ten czas wszystkich przeszukam. Może ktoś był tak miły i zostawił mi, słuchajcie. Naboje. Ojej, topornie to dzisiaj idzie. Czemu nikt nie ma tych naboi? O, mam. W sumie rzeczy...
Ja i tutaj. O. Tak będzie dobrze. Popatrzmy sobie, jak walczą. I mam jeszcze jedno. Gdzie są ci panowie? Oni sobie niech się tutaj pozabijają. Dobra. Lecimy dalej. Taka obstawa. Dobra. Jak tam sprawy się mają odnośnie... Kurde. Mamy 10 na 10. Przyjdź tutaj. Aha. I co teraz? Chodź tutaj. Dobrze. Okej. I lecimy, słuchajcie, po następne beczki. Właściwie to po jedną. Tu są w sumie dwa punkty, ale mamy tylko jedną do znalezienia, więc super. Ja myślę, że tutaj możemy lecieć na żywioł. Gdzie te beczułki? Gdzie to jest? O kurde. Ach, tutaj. Wszystko? Wszystko. Uciekamy stąd.
zadanie, muszę wam powiedzieć, że było w miarę nudne. Come on, boys, you're lagging. It's this bloody hemp. Lieutenant. Aye, sir. The Commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor tonight. It's by the governor's wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. The conniving bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bark those orders. You think so? We're dead in the water otherwise. All right, I'll kill him. Your brains are baked. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the King's men. All for want of powder? Yeah. We can't risk our good fortune. I'll be waiting for you. Zabij strażników w strefach śledzenia. Śledź strażników, no dobra. Aha, ale to muszą być strefy śledzenia. Czyli pewnie te czerwone. Ja tego chyba, słuchajcie, nie dam rady zrobić w tym odcinku, coś mi się tak zdaje. Tam w ogóle mamy... Właśnie chciałam to powiedzieć. I chciałam powiedzieć, że zostałam wykryta. Ale mogę z nim walczyć. To nie jest nic, słuchajcie... Tylko, że ja ich zgubię po prostu zaraz. Nie zgubię ich. Dobra, spróbujmy to zrobić tak, jak należy. Jest ich tutaj, słuchajcie, no pełno. Bo ja ich będę gubić za każdym razem. W ogóle czemu Edward Kenway mi się zawiesił? Przepraszam bardzo. Ja nie mogę, słuchajcie, nic zrobić. Jak chcecie walczyć, to chodźcie tutaj. Ale to zadanie jest zrypane. Ja nie zrobię tego zadania, nie ma szans, słuchajcie. Jazda. Dobra, kochani, ja myślę, że to zadanie zrobimy sobie w następnym odcinku. Także z mojej strony to by było tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.